No to mamy pierwszy problem z naszą drukarką Bambulab A1. Coś się stało, niestety jest niedziela, 6:40, ale ja wsiądę w samochód i pojadę do firmy zobaczyć, co się wydarzyło. No dobra, sprawdźmy to. Nie wiem, czy to będzie krótki czy długi materiał. Zaraz się okaże. Komunikat mówi o tym, że zaciął się filament. Patrzcie, co się stało. Spadła rolka. No, tego się nie spodziewałem. Tak się zaplątał, że postanowiłem zupełnie go wyjąć. No i wsadzę go z powrotem. Zaraz zobaczymy, czy to puści dalej. No dobra, ładuje się z powrotem. Ciekawy jestem. Zatwierdźmy, że wznowił wydruk. Zobaczymy, jak to się skończy. No i słuchajcie, ruszyła. Teoretycznie wygląda na to, że kontynuuje pracę. Jestem ciekaw bardzo, czy się tutaj nam wydruk nie rozwarstwi. No, śmieszna awaria, bo myślałem, że coś się naprawdę wydarzyło innego, nie wiem, zaklinowała się szpula, dlatego, że to nie jest Bambulaba, no ale tego, że ona spadnie, no to w sumie w ogóle nie zakładałem. Zdarzyło się wam to kiedyś? Dajcie znać, ja myślę, że w którymś z kolejnych materiałów wideo pokażę wam, czy udało się dokończyć ten wydruk. Jeśli tak, to jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. No dobra, to dogram wam jeszcze ten fragment, zobaczcie. Zatrzymało mi się poniżej tego otworu i on kontynuuje pracę, jest wszystko ok, tak więc to działa, super. A efekt końcowy, bo to sobie podświetlę, zobaczycie na kolejnym materiale wideo.